Witam wszystkich. Chciałbym prezentować szybkie demo, jak wygląda nasze forum, dla kogo jest widoczne, przede wszystkim dla anonimowych użytkowników i jak na nim się obsługiwać i jak na nim nawigować. Więc przechodzimy do strony naszego forum, czyli www.synowiepółnocy.pl. No i tutaj mamy naszą stronę demonstracyjną, na której mamy informacje kontaktowe, mamy mapę, oczywiście interaktywną, mamy krótką informację o nas, zasady rejestracji oraz informacje kontaktowe, no i oczywiście główny przycisk do forum, gdzie nas przenosi na stronę forum. Na forum, głównej stronie mamy trzy główne przyciski, oczywiście to są często zadawane pytania, gdzie są generalnie podpowiedzi techniczne. Jest tego dość sporo, jeżeli ktoś się nudzi, to sobie może poczytać. Zarejestruj się, no tutaj jest generalnie, przychodzi do formularza rejestracji, podajemy kolejne informacje, na które musimy potwierdzić kod, który autoryzuje nas jako człowieka, a nie jako robota. No i oczywiście istnieje przycisk zaloguj się dla zarejestrowanych użytkowników. Każdy użytkownik internetu może dostać się na nasze forum i ma właśnie dostęp, jaki widzimy teraz. Zatem wchodzimy na forum i widzimy podstawowe subfora, które są dostępne i widoczne dla wszystkich. Generalnie zawierają one informacje niewrażliwe, ale są ciekawe na temat zwłaszcza techniki cyklowej oraz możliwości poprawy swoich umiejętności oraz testy i ciekawostki. Jak zobaczymy tutaj na dole, w lewym dolnym rogu, mamy uprawnienia użytkownika na forum, czyli generalnie jako anonimowy użytkownik mamy tylko możliwość wglądu do tego, co się dzieje. Oczywiście jest nowy temat, możemy sobie spróbować założyć, ale oczywiście przekieruje nas do formularza logowania lub też do rejestracji. Zatem wracamy. Wejdziemy sobie na przykład do ubrania części zakupy. Zobaczymy, tutaj mamy kilka tematów, dość dużo, ale jak zobaczycie, mamy tutaj możliwość filtrowania. Na przykład, jeżeli chcę zobaczyć z ostatniego dnia, z 7 dni, 2 tygodni, 3 miesięcy roku, jakieś informacje odpowiednio klikamy. Domyślnie są wszystkie tematy, zatem z filtracji. Możemy oczywiście sobie posortować, czy też daty, na przykład odpowiedzi autora tytułu, jeżeli według daty domyślnie jest malejąco, zatem najnowsza wiadomość na górze, najstarsza na dole. Jeżeli odwrócimy, będziemy mieli najstarszą wiadomość na górze, a najnowszą na dole. To samo dzieje się z już samym tematem. Mamy oczywiście trochę odpowiedzi i też możemy sobie posortować, czy rosnąco, czy malejąco. Zobaczyć, mamy wgląd do tego, który użytkownik, oczywiście mamy małą statystykę, czy też informacje zamieścił. Oczywiście dość fajną opcją jest wskaźnik rangi. Wskaźnik rangi pokazuje nam, jak użytkownik jest, jak bardzo doświadczony na forum. Zatem tutaj mamy kolegę Reksia, który jest świeżakiem z jednym kluczykiem, no i kolegę Andrę, który jest administratorem. No i ma dość sporą liczbę postów. Zatem wracamy do indeksu witryny. Można nawigować za pomocą tych trzech przycisków, czyli przyciskamy indeks witryny i jesteśmy w witrynie. Szybka nawigacja, zatem wchodzimy w testy, nowości, ciekawostki. Tutaj już mamy dość więcej, troszkę informacji, ale mamy również możliwość szybkiego przeskoczenia między forami bez konieczności klikania, czy też na górne przyciski, lub też cofania wstecz. Możemy od razu sobie przeskoczyć na przykład do giełdy. Klikamy wykonaj i już nam skacze do giełdy. Zatem mamy filtry oleju Suzuki, patrzymy, co tutaj się dzieje. Mamy jakieś informacje. I na przykład, jeżeli nie chcemy schodzić na dół, tutaj możemy sobie kliknąć giełdę. Wracamy z powrotem do giełdy. No i to by było na tyle. Oczywiście będzie kolejny film, który przedstawi więcej informacji już dla zarejestrowanych użytkowników z możliwością pisania i sprawdzania, co się dzieje na forum. Dziękuję.